labor meus crucifixus est, crucifixus est. W tym wydarzeniu ewangelicznym widzimy Jezusa idącego wraz z uczniami, którzy nagle zauważają człowieka, żebraka, niewidomego od urodzenia. I apostołowie zadają pytanie, ale robią to w dość ciekawy sposób. Panie, kto zawinił, że on jest niewidomy? On czy jego rodzice? To z powodu jego grzechów, czy z powodu grzechu rodziców? Tak jakby ślepota była karą za grzech. Czy w ogóle jakakolwiek choroba, czy ograniczenie dotyczące zdrowia. Jezus ich uspokaja. Ani on, ani rodzice. Ale stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże. I Jezus przywrócił mu wzrok. Kiedy widzieli go znajomi, zaczynali powątpiewać. No, to chyba nie jest on, może ktoś podobny. Ale on sam ich przekonywał. Nie, to przecież ja jestem. Zaprowadzili go do faryzeuszów i tam wywiązała się dość burzliwa dyskusja. Faryzeusze wyrażali przekonanie, że człowiek grzeszny nie może dokonywać takich dzieł, takich rzeczy. Grzeszny, mieli na myśli Jezusa, bo akurat działo się to wszystko w szabat. Skoro grzeszył, nie przestrzegając szabatu, nie mógł być człowiekiem Bożym. Taka była ich konkluzja. Wypytywali go, jak to się stało, opowiadał, potem spotkali nawet rodziców, dalej wypytywali. Przekonywali jego, że to na pewno jest grzeszny człowiek. I tenże prosty żebrak, dopiero co uzdrowiony, mówi, czy jest grzesznikiem, tego ja nie wiem. Jakby chciał powiedzieć, nie do mnie należy wyrokowanie o drugim człowieku. Wiem tylko jedno. Nie widziałem, a teraz widzę. I to on uczy. Odwołał się po prostu do faktów. A nie do jakichś przekonań noszonych w sobie od dawna, nie do osądów, bo liczą się fakty. I ta Ewangelia też o tym nas przekonuje. Czasami w naszym życiu, szczególnie wobec trudnych zdarzeń, czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Kto zawinił? Są sytuacje, w których trudno jest mówić o winie. Są też sytuacje trudne, niezrozumiałe, które dzieją się po to, aby okazały się sprawy Boże. Ale być może właśnie Bogu trzeba dać czas, aby nadszedł, aby dotknął tego, co w nas chore, aby nas uzdrowił. Ta Ewangelia przekonuje mnie do otwartości na to, co chcę uczynić w moim życiu. Na to, czego się nie spodziewałem. Na to, czego wcześniej nie rozumiałem. Przekonuje mnie do prostoty. Wolnej od wyrokowania, osądzania, szukania winnych. Prostoty otwartej na odkrywanie chwały Bożej, która okazuje się, objawia także w moim życiu przez najprostsze zdarzenia, które są Jego dziełem. Christus abor meus crucifixus est,
crucifixus est.